Widzę pani. A teraz lepiej? Nie, ani ani. Macham do pana, skaczę i kopię. Gdzie? Nic nie widzę. Tu, w mikroskopie. A, w mikroskopie. Witaj, bakterio. Powiedz mi, proszę, zupełnie serio, jak ci się żyje? Jesteś szczęśliwa? Moim szczęściem to różnie bywa, chociaż ostatnio jest wcale. Mamy imprezy, uczty i bale, zjazdy, bankiety, rauty, wesela. Teraz u Kasi był bal w Oskrzelach. 1000 gości, pyszne jedzenie. Ach, cóż to było za zapalenie. A dla odmiany pomówmy o tym, jakie bakteria miewa kłopoty. Antybiotyki. Tfu, co za zmora. Ledwie pomyślę, a już jestem chora. Zbójcy, mordercy, klątwa, zaraza. Tego powinni całkiem zakazać. Tak, tak, słyszałem o całej sprawie. Sprawa wygląda bardzo ciekawie. A teraz dziękuję pani za odwiedziny i życzę zdrowia, a ja aniginy. Lato wreszcie. Już walizki w bagażniku, torba, plecak, 5 koszyków. Czy na pewno wszystko mamy? Bo za chwilę wjeżdżamy. Tato już przy kierownicy denerwuje się i krzyczy. Szkoda przecież każdej chwili. Jedźmy wreszcie, moi mili. Wszyscy więc wsiadają prędko. Dziadek Władek z wielką wędką. Babcia z kotem, pies na ściapek. Mama niosąc to z kanapek. Moja siostra z parasolką i braciszek z deskorolką. Potem ja z piłkami dwiema. Lecz już dla mnie miejsca nie ma. Tata mówi, nie ma strachu, przecież miejsce jest na dachu. Więc mi trochę zrzedła minka. Ja na dachu? Ja dziewczynka? Tato tylko kręci głową. Co za pomysł, daje słowo. Oj, córeczko moja mała, coś ty sobie obzdurała. Już na dachu 100 bagaży, a ja uśmiech mam na twarzy. Siedzę sobie obok mamy. Nareszcie wyjeżdżamy. Słońce nam wskazuje drogę, już doczekać się nie mogę. Wiem, że dalina nas czeka. Las szumiący, potem rzeka. Lato, lato, lato wreszcie. Nie będziemy się wiedzieć.